Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, pozwoliliśmy sobie poprosić Państwa tutaj, żeby przekazać ważną informację. Otóż nowym rzecznikiem partii klubu została pani poseł Elżbieta Witek. Stoimy w tej chwili przed ogromnymi zadaniami związanymi z kampanią wyborczą i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że trzeba rozdzielić stanowisko rzecznika sztabu. Tym rzecznikiem pozostaje pan Mastalerek i rzecznika partii klubu. Dlaczego? W tej chwili trwa kampania skoncentrowana wokół osoby pani prezes Beaty Szydło, naszego kandydata na premiera. No ale za jakiś czas rozpocznie się kampania, gdzie będzie 1020 osób, 1020 kandydatów, kandydatek i kandydatów. No i to już jest to, że jakby troszeczkę inne zagadnienie. Poza tym są przed nami posiedzenia Sejmu, jest 5, posiedzenia Senatu też jest 5, będzie wiele różnego rodzaju problemów, a pracy w sztabie jest naprawdę niesłychanie dużo. Tam pan Mastalerek jest człowiekiem pełnym inwencji, pełnym pomysłów, jest tam potrzebny. Tego sobie też życzy pani prezes, kandydat na premiera, pani Beata Szydło. I w związku z tym uznaliśmy, że tego rodzaju rozwiązanie będzie bardzo dobre. Pani poseł Elżbieta Witek jest już doświadczonym parlamentarzystą, osobą, do której mamy pełne zaufanie, osobą poważną, doskonale zorientowaną we wszystkich problemach naszego życia. Koncentrowała się dotąd na kwestiach związanych z oświatą, zresztą była przez wiele lat dyrektorem szkoły, profesorem szkoły średniej, liceum. Krótko mówiąc, jest osobą, która wchodzi na nowe pole, nowych zadań, ale jesteśmy zupełnie przekonani, że świetnie sobie da z tym radę. Jest znana w naszym środowisku z energii, no i z tego, że bardzo ładnie posługuje się zarówno słowem mówionym, jak i pisanym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Teraz proszę o zabranie głosu nową panią rzecznik, pani poseł Elżbieta Witek. Proszę Dziękuję bardzo panie prezesie. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście to jest dla mnie nowe zadanie. Podchodzę do tego bardzo odpowiedzialnie. Włączam się do drużyny, która, jak powiedział pan prezes, ma przed sobą wiele pracy. Proszę państwa, szanuję pracę wszystkich. Państwa dziennikarzy również i mam nadzieję, że to będzie działało także w drugą stronę. Będę dla państwa dostępna, będę odbierać telefon. Jeśli nie będę mogła odebrać, to na pewno oddzwonię i mam ogromną nadzieję, że ta współpraca będzie się naprawdę dobrze układała. Oczywiście dziękuję panu prezesowi za tę rekomendację i muszę powiedzieć, że ja nikogo nie zastępuję. Ja po prostu dołączam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Przez ostatnie 3 dni w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica mówiła, jak należy Polskę zmienić, jak należy przeprowadzić taką dobrą zmianę, która będzie skutkowała naprawą stanu państwa polskiego. Ta naprawa jest konieczna ze względu na 8 lat psucia państwa przez koalicję PO-PSL. Ale jeszcze zanim odbędą się wybory parlamentarne, czeka nas 5 posiedzeń Sejmu i 5 posiedzeń Senatu. Aktywny będzie prezydent Andrzej Duda, będzie składał propozycje ustawowe dotyczące powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, ale także podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To są zadania, które jeszcze będziemy starali się przeprowadzić w Sejmie tej kadencji. W związku z tym nasza współpraca została tak zaprojektowana, żeby zbliżająca się kampania wyborcza była powiązana z naszym funkcjonowaniem w Sejmie, a więc ten zespół ludzi prowadzących pracę musi być szerszy. Bardzo cieszę się osobiście z tego, że pani poseł Elżbieta Witek objęła funkcję rzecznika prasowego partii i klubu. Taką mamy zasadę. Chodzi tutaj o spójność działań. No, jestem dobrej myśli, chociaż pan premier Kaczyński powtarza, że nic nam się nie należy, ale myślę, że taką pracą, przekonywaniem wyborców do tego, że program Prawa i Sprawiedliwości jest programem najlepszym, uda nam się pozytywnie zmienić sytuację w Polsce.